Mira, desde que se fue odkąd mi babcia wyszła, podśpiewujesz. Co się dzieje? Jestem zadowolony. Uratowaliśmy juvenil. To mało? Ja nic nie zrobiłam. Wszystko, co moje, należy do ciebie. Przestań pytać. Opowiem ci wszystko przy kolacji. W rolach głównych Perła, odcinek 46. W pozostałych rolach Dobrze, że cię widzę. Gdzie ojciec? Źle się czuję i został w domu. Co mu jest? Wściekłość? Frustracja? Ten kretyn Roberto spłacił hipotekę juvenil. Wyrzucili nas stamtąd. To straszne. Skąd wziął tyle pieniędzy? Nie udawaj. Roberto ci wszystko mówi. Przekaż mu, że zamierzam go zniszczyć. Nie będzie się długo cieszył. Specjalny gość? Chodzi o Roberto Valderramę. Znowu przyjdzie się oświadczyć rozędzie? Nie. Tym razem zrobił coś mądrzejszego. Uratował juvenil z łap swojego ojca. Całe szczęście. Nareszcie będzie spokój. Jestem pewna, że on coś knuje. Dowiem się, czego chcę, tej nocy. Nie wierzę, że pomógł nam bezinteresownie. Co tu robisz o tej porze? Twój brat nas zdradził. Junior? Nie, Roberto. Poniżył mnie przed Mercedes Santiago. To niemożliwe. Roberto nie jest do tego zdolny. Spłacił hipotekę juvenil. Zdradził swoją rodzinę. Nie mam już syna. Muszę iść na zajęcia. Co mówisz? Że muszę iść na zajęcia. Pomóż mi zorganizować kolację. Posłałam już po zakupy. Trzeba wynająć firmę cateringową. Dzwoniłam do nich. Muszą mieć przynajmniej 2 dni na przygotowanie. Możemy zadzwonić do restauracji Napoli. Przyślą nam kolację. Ale goście mogą nie lubić włoskiej kuchni. Francuska jest lepsza.
Wszystko jedno, byle kolacja była gotowa o 7. Co się dzieje? Kto przychodzi? Mercedes ma specjalnego gościa. Roberto Valderrame. Naprawdę? Na pewno przyjdzie się oświadczyć. Cieszę się. Jesteś okropny. Już zająłeś moje biurko? Nie masz tu czego szukać. Gdzie ojciec? Przyszedłeś go błagać o wybaczenie? Nie chcę się kłócić. Żal mi cię, braciszku. A mnie ciebie. Przestańcie, jesteście braćmi. Spokojnie. Nie mam już brata. Un momento, espérate. Mira, vamos. No le pude sacar nada. Nie chciał nic powiedzieć. Wszystko opowie przy kolacji. Co? No te dije, ¿verdad? Roberto se invitó. Sam się zaprosił na wieczór. Babcia musiała się zgodzić. Pues sí. W końcu uratował firmę. Sí. Pero cuando la limosna. Trudno uwierzyć w jego dobre intencje. Boję się, że zażąda czegoś w zamian. Algo a cambio. No sé. Me muero de curiosidad por saber qué nos va a pedir. Yo sospecho que tú. Twój wuj zna prawdę. Octavio? Sí. Él no se. Nie był zaskoczony. Od dwóch dni knuł coś z Roberto. Dziwne, co? O niczym nie wiem. Mam dość takich uników. Przysięgam, że byłem równie zaskoczony jak ty. Skąd on wziął na to pieniądze? Nie mam pojęcia. Jestem tu zwykłym pracownikiem. Nie reprezentuję już Rosendy od wczoraj. Szkoda. Po niej można się spodziewać wszystkiego. Mój własny syn. Wychowałem go. Liczyłem na jego lojalność. I co? Nie odezwiesz się? Nie wiem, co mnie bardziej wkurza. Zdrada Roberta czy twoja apatia? Nie chcę cię widzieć w takim stanie. Zrób coś. Zabij się i oszczędź nam cierpienia. Przepraszam. Chcę ci pomóc, ale i ty musisz nam pomóc. Musisz jechać na badania. Nie umieraj. Nie zostawiaj mnie. Pewnie już wiesz, co się stało. Dlaczego to zrobiłeś? Ojciec tylko na tym zyskał. Oddałem mu wszystko z odsetkami. Boli go, że nie przejął juvenil. Ale nie mogłem do tego dopuścić, rozumiesz? Tak. Alexis też by na tym stracił. Tak samo jak Julieta. Trzeba bronić tych, których się kocha. Ojciec odziedziczył tę nienawiść po naszym dziadku. Ja tego nie chcę. Dziękuję. Za co? Za zaproszenie mojego narzeczonego. Oszczędź sobie. Sam się wprosił. Jak mogłabym odmówić wspólnikowi? Komu?
Jest teraz moim wspólnikiem. Ale w życiu nie ma nic za darmo. Za wszystko się płaci. Dziękuję, że zechciał mnie pan przyjąć. O ile dobrze pamiętam, byłaś przyjaciółką Rosendy. I to najlepszą. Ale teraz jestem po rozwodzie i muszę pracować. Oczywiście. Pomyślałam o panu. Może zna pan kogoś, kto szuka pracownicy? Właśnie jeden z moich przyjaciół... Nie. Mogłabyś być moją sekretarką. Zadowolona? Oczywiście. Jesteś zatrudniona. Witaj w firmie. Uspokój się i porozmawiajmy. Jesteś zdrajcą. Wyrzekam się ciebie. Poniżyłeś mnie przed moimi wrogami. Nieprawda. Nie pozwoliłem tylko, żebyś kradł. Nazywasz ojca złodziejem? Wynoś się z domu. Właśnie to robię. Nie mam już syna. To ty? Zejdziesz na kolację? Właśnie wybieram sukienkę. Dlaczego pytasz? Bo pan junior czeka w salonie. Zaraz zejdę, jeszcze nie jestem gotowa. Na co czekasz? Nie wykręć mi jakiegoś numeru przed moim narzeczonym. Nie słyszałaś, że junior czeka? Po tobie wszystkiego można się spodziewać. Nawet tego, że zwodzisz ich obu. Odczep się ode mnie, słyszysz? Mam tu wszystko. Uważasz mnie za zdrajcę? Spokojnie. Jestem twoim przyjacielem i wiem, że zrobiłeś to, co musiałeś. Dziękuję. Nie masz pojęcia, jak zareagował ojciec. Że jestem dla niego martwy. Nie musisz nic mówić. Znam twojego ojca i wiem, do czego jest zdolny. Mojemu synowi brakowało takiej kobiety. Mamusiu, dla Oktawia jestem gotowa na wszystko. Od dziecka był słodki. Uwielbiał zdejmować sobie pieluchy. Mamo, co w tym złego? Jesteście prawie po ślubie. Powinniście wyjechać na weekend nad morze. Świetny pomysł, kochana teściowo. Pójdę już. Kochane dziecko. Nigdzie cię nie zabiorę. Mam dużo pracy. Mama. Co ty wyprawiasz? O czym mówisz? Nie udawaj. Pozwoliłaś jej przenieść się do mojego pokoju, a teraz każesz mi wyjeżdżać na weekend? O co ci chodzi? Miłość przygniata. Cierpliwości. Po ślubie wszystko się zmieni. Jak? Na gorsze. To niemożliwe. Jesteś zadowolona? Dostałaś to, czego chciałaś. Nie rozumiem. Pojechałaś z moim bratem do szpitala, żeby go przekonać do ratowania firmy. Teraz dasz mu kopa? Przyszedłeś tu, żeby mi to powiedzieć? Żal mi cię. Tak, przyszedłem właśnie po to. To ja ci współczuję.
To ty jesteś zdrajcą. Chciałeś pogrążyć Juvenil bez względu na wszystko. Co teraz? Będziesz z Roberto dla własnych korzyści? Wynoś się z mojego domu. Zachowałeś się bardzo ładnie. Dziękuję. Chciałem się odpłacić za dobre traktowanie. Co za podziękowania. Urządzili na twoją cześć kolację. Podoba ci się? Junior nie może zostać. Właśnie wychodzi. Prawda? Adiós, Junior. Jesteś słodki. Czyż nie wygląda jak aktor filmowy? Przestań. Spokojnie. Zależy z jakiego filmu. Pewnie z horroru. Alexis, co ty wygadujesz? Eugenia patrzy w ciebie zakochanym wzrokiem. Pójdziemy już. Dobrej nocy. Dobranoc. Chyba musisz mnie zanieść. Dobranoc. Ja też już pójdę. Dziękuję za pyszną kolację. To Julieta się uparła, żeby cię zaprosić. Prawda, że Enrique jest już zdrowy? Tak. Nie widać po nim, że był operowany. Wygląda jak twój syn, Roberto. Gdybym nie miał pewności, że nie znałeś Juliety, powiedziałbym, że jesteś jego ojcem. Przestań. Jesteście podobni. Napij się kawy. Proszę jeszcze zostać. Nie nalegaj, bo zostanę na noc. Już późno. Może przejdziemy do gabinetu, żeby porozmawiać. Przecież jest nam tu wygodnie. Kolacja się skończyła, a pan chce nam coś powiedzieć. Jeszcze nie. Napijmy się wszyscy szampana. Z przyjemnością. Chcę wznieść toast za zdrowie spadkobiercy. Za mojego syna. Mamo, powiedziałam tacie, że pójdę z tobą jutro do lekarza. Nie trzeba, poradzę sobie. Siadaj. Szef dał mi na jutro wolne. Chętnie cię zawiozę. Dziękuję, nie trzeba. Wróciłem. Jak się masz, Patricio? Dobrze. Co z tobą, braciszku? Byłem w domu Santiago. Urządzili tam wielki bankiet na cześć Roberta. Nie wymawiaj tu tego imienia. Nie należy już do rodziny. Proszę. Roberto dla nas umarł. Tak właśnie było. Roberto, wypiłeś kawę. Powiedz wreszcie, po co przyszedłeś? Lepiej w gabinecie, bez świadków. Dlaczego? Mój narzeczony nie ma przede mną tajemnic. Nie przyszedł tu jako twój narzeczony. Idziemy? Julieta powinna przy tym być. Dobrze. Alexis, idź po nią. Już. Julieta? Rany.
Pukałem, ale nie odpowiadałaś, więc wszedłem. Zajrzałam do dziecka. Co się stało? Ciocia prosi cię do salonu. Chodźmy. Jak wyglądam? Przestań. Pójdę już. Rano operuję i muszę być wypoczęty. Zostań. Chcę, żebyś był świadkiem tego, co się zdarzy. Potrzebuję was obojga. Jak sobie życzysz. Jestem. Proszę mówić. Dlaczego spłacił pan hipotekę Juvenil? Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Uznałem, że robię dobrze. W zamian za co? To chyba normalne, że czeka pan na zapłatę. Nie chodzi o pieniądze. Proszę wreszcie powiedzieć. Chcę, żeby oddała mi pani rękę swojej wnuczki. Chciałbym się ożenić z Julietą. To żart w złym guście. To nie żart. Przykro mi. Nie wiem, co powiedzieć. Niech mówi Julieta, to dotyczy jej. Milcz, przestań jej bronić. Nienawidzę was. Spokojnie, siostrzyczko. Trzeba umieć przegrywać. Podrapałaś mnie. Zostaw mnie. I co? Zgadzasz się? Muszę odpowiedzieć teraz? Chcę to przemyśleć. Proszę tylko, żebyś za mnie wyszła. Przed ślubem chciałam zwiedzić świat. Nie szukaj wymówek. Powiedz, jeśli nie chcesz za mnie wyjść. Boję się pomyłki. Nie mam ochoty znowu cierpieć. Kocham cię i proszę cię o rękę. A jeśli się nie uda? Spróbujmy. Nie umiem gotować, pracować, szyć. Nie martw się. Wynajmiemy służącą, co tylko zechcesz. Poczekaj, muszę coś zrobić. Co? Julieta! Julieta! Julieta, ven por favor! Odezwij się, potrzebuję cię. Julieta! Pomóż mi. Donde andas, Julieta? Gdzie u diabła jesteś? Co tam robiłaś? Dzwoniłam. Akurat w takiej chwili. Każdy ma inne potrzeby. Po co byłaś w gabinecie? Zadzwoń stąd. Nie, ten telefon przerywa. Pójdę do pokoju, poczekaj chwilę. Zaraz wrócę. Zwariowałaś? Poczekaj. Z każdym dniem jest bardziej szalona. Wiedziałam, że nie był bezinteresowny. Jak on ją musi kochać? Przykro mi z powodu Rosendy, ale musiała się wreszcie przestać oszukiwać. Zajrzę do niej. Proszę. Szczerze mówiąc, dziwiłem się, że tak długo nie prosi Julietę o rękę. Nie będzie ślubu. Dlaczego? Kochają się. Julieta go wykorzystała. Prosiłam ją o to. Co? To znaczy, że ona udaje? Na wojnie i w miłości każdy sposób jest dobry. Wobec rodziny Valderrama nie mamy skrupułów.
Zostaw mnie samą. Zdradziłaś mnie, stanęłaś po stronie mojego wroga. Nie denerwuj się. Znajdziesz kogoś, kto cię pokocha. Roberto zachował się brzydko, bo nie zerwał z tobą. Ale nie zmusisz go do miłości. Nie pozwolę, żeby byli szczęśliwi moim kosztem. Ona mi go ukradła. Miłości nie można ukraść. Ty go wcale nie kochasz. Zostaw mnie samą. Julieto, błagam, przyjdź. Potrzebuję twojej rady. Nie zostawiaj mnie w takiej chwili. Przychodzisz tylko po to, żeby plotkować. Wspaniale. Julieta! Co tu robisz? Uciekasz przede mną. Miło, że poprosiłeś mnie o rękę, ale nie mogę się zgodzić. Nie zasłużyłam na ciebie. Może w przyszłości. Za rok. Albo za kilka miesięcy. Może dni. Albo godzin. Godzin. Wiem, jak się czujesz. Zrozum, nie byłabyś z nim szczęśliwa. Nie chcę cię słuchać. Zawsze stałaś po jej stronie. Kochasz ją bardziej od własnej wnuczki. Nieprawda. Wyjdź stąd. Wynoś się. Spokojnie. Junior? To ja. Increíble, mamá. Nie mogę uwierzyć, że to robisz. Dlaczego się wtrącasz? Dlaczego pchasz mnie w ramiona Eugenii? Nie znoszę jej. Powiedz to jej, nie mnie. Kochanie, kładźmy się. Jesteś zmęczony. Idź już. Chodźmy. Dokąd się wybierasz? Do diabła. Daj spokój. Syn wyrządził panu przysługę. Pożyczając Juliecie pieniądze, uratował pana przed problemami z firmą, która jest na skraju bankructwa. Powinien był to z nami skonsultować. Nie powiedział nam, że ma pieniądze. Musieliśmy wystąpić o pożyczkę, żeby zapłacić za hipotekę. Nie chodzi o pieniądze. Boli mnie to, jak się zachował. Zdradził nas. Nie mam już syna. Do zobaczenia. Uważaj na swoje ciśnienie.
Nie otwieraj. Ukryj się. Babciu, przyszłam porozmawiać. Trzeba było zawołać. Chciałaś popełnić głupstwo. Myślałam, że jest pan dżentelmenem, ale widzę, że nie różni się pan od swojego ojca. Do kogo mówisz? Nie udawaj. Nie widzę, ale czuję jego obecność. Wszystko wyjaśnię. Próbowałem tylko przekonać Julietę, żeby zgodziła się za mnie wyjść. Nie chcę, bo zdała sobie sprawę, kim pan naprawdę jest. To porządny dom. Wiem, ale proszę nie używać mojego nazwiska jako synonimu wyzwiska. Nie wstydzę się, że jestem z rodziny Valderrama. To dla mnie najgorsze, co jest na tym świecie. Jutro pojadę z tobą do kliniki. Po co tyle badań? Załatw to od razu. Nie bój się. Będę przy tobie cały czas. Dziękuję. Po kolacji babcia zapytała Roberta, dlaczego to zrobił. Wiesz, co powiedział? Że dla Juliety. Wtedy poprosił o jej rękę. Przy mnie. Wiedziałem. Co na to Julieta? Nie wiem. Wyszłam. Musimy ich rozdzielić. Pomóż mi ich zniszczyć. Nienawidzisz ich tak jak ja. Bardziej. Niech ich szlak trafi. Wstyd mi, babciu. Nie zamierzam cię osądzać, tylko pogratulować. Jeszcze nie zgodziłam się na ślub. Nie chodzi o ślub. Twój plan się powiódł. Nie rozumiem. Jaki plan? Uratowałaś firmę. Jesteś sprytniejsza niż myślałem. Udawałaś narzeczoną jednego, a uwiodłaś drugiego, który dał ci pieniądze. To nie tak. Nie bądź taka skromna. Mężczyznami łatwo manipulować, kiedy cię pragną. Nigdy nie można im dać tego, czego chcą. Co dalej? Zniszczymy rodzinę Valderrama. Obiecałaś, że mi pomożesz. Połóż się wreszcie. Nie. Jestem przyzwyczajony do spania samemu. Nie martw się. Przywykniesz do mojej obecności. Nie chcę się żenić. Przestań. Mogę cię do tego zmusić. Chcesz, żeby policja poznała moją wersję wydarzeń? Dość, proszę. Chyba wolisz być moim mężem niż niewolnikiem. Co za różnica? Chcę zniszczyć rodzinę Valderrama. Obiecałaś mi pomóc.
destruirlos. Łatwo powiedzieć. ¿Qué haces todavía levantado? Nie śpisz? Tengo insomnio. Nie mogę. ¿Te sirvo un café? Napijesz się kawy? No. Nie. Oye, ahora que mam pytanie. Solos, me gustaría preguntarte algo. Sí, claro. Gdzie wyrobiłaś sobie kartę wstępu do klubu Samotnych Serc? Samotnych Serc? Chcę się zapisać. Naleję ci kawy. Przepraszam. Widzę, że ma pan jakiś problem. Tak. Zakochałem się, ale bez wzajemności. Trudna sytuacja. Nie wiem, czy ona kocha mnie, czy innego. Proszę z nią porozmawiać. Kobiety tracą głowę, kiedy mężczyzna proponuje im małżeństwo. Już to zrobiłem, ale powiedziała, że musi się zastanowić. Poważny problem. Może boi się, że jest pan kobieciarzem? Możliwe. Eugenia nie daje mi spokoju. A dlaczego ty nie możesz spać? Myślałam o ojcu. Chciałabym mu się zwierzyć. Mauro na pewno by ci pomógł. To był wspaniały facet. Wesoły, silny, miły. Byłby świetnym ojcem. Dlaczego jesteś smutny? Przypomniałem sobie mojego ojca. Stawiałem go na piedestale. A on mnie zdradził z moją żoną. Nie myśl o tym, to ci szkodzi. Czasem trzeba sobie przypomnieć przykre rzeczy. Przynajmniej mam wymówkę na to, że wydałem jego majątek w kasynach. Nie wiesz, skąd Roberto wziął pieniądze? O co mu chodzi? Nie mam pojęcia. Może chce się ożenić z moją córką? Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Nigdy ci się nie odwdzięczę za to, co zrobiłeś dla mojego syna. Nie mów tak. Pański rachunek. No. Nie. No, estoy enamorada. Nie kocham cię, Roberto Valderrama. Moglibyśmy być tacy szczęśliwi, gdybyśmy się kochali. Nie spocznę, dopóki Julieta i Roberto nie zostaną zniszczeni. Nie wspominaj o tym. Ten drań będzie mnie jeszcze błagał o wybaczenie. Jest z Julietą i nie mam jak się do nich zbliżyć. Mnie nie wyrzucą ani z firmy, ani z domu. Mogę cię mianować zarządcą moich akcji. Świetny pomysł. Nie jesteś taka głupia. Nie pozbędą się mnie łatwo. Dlaczego zawsze każesz się prosić? Do tego uczą cię w niebie? Pomóż mi. Chcę porozmawiać z doktorem Altamirano.
Mira, quién te viene a dar los buenos días. Spójrz, kto przyszedł cię przywitać. Chodź do mnie. Jadł już? Jeszcze nie. Pojadę do doktora Altamirano, żeby zapytać, czy mogę wywieźć dziecko na wieś. Jak to? Zostaw go mnie. Pozwól, że ja będę decydować. Racja. Nie jestem nawet jego babcią. Przepraszam. Twoja mama jest głupia. Musimy przeprosić babcię. Kiedy oświadczyłem się Juliecie, stara zrobiła się złośliwa. Sprytne są. Dwie kobiety przeciwko jednemu mężczyźnie. Czy warto było aż tyle inwestować? Nie zdobyłem Juliety. Przynajmniej wiesz, że nie sprzedaje się nawet za wielkie pieniądze. Będzie moja. Wymyślę inny sposób, bo pieniądze nie robią na niej wrażenia. Już ja coś wymyślę. Rosenda jest już wolna? Można wiedzieć, dlaczego tak się nią interesujesz? Dziecko jest zdrowe. Możesz je zabrać, dokąd chcesz. Myślałam o wyjeździe na wieś. Oczywiście. Chcesz mi powiedzieć coś jeszcze? Nie. Tak, mów. Chodzi o pańską córkę. Nie chcę tego wspominać. Muszę zapomnieć. To boli tak bardzo. Znałam ją. Bardzo za nią tęsknię i nigdy nie wybaczę jej matce. Niczego nie zapomniałaś? Masz klucze, pieniądze? Chciałabym zrobić wam zdjęcie. Co? Powodzenia, mamo. Musisz być silna. Trzymaj się. Czemu nie przyszedłeś dodać jej otuchy? Pojechała na badania. Nie mogłem. Ktoś cię wczoraj odwiedził? Tylko nie zaczynaj. Śpieszę się do biura. Obudź Rosendę i przekaż, że spotykamy się tak, jak było umówione. Romansujesz z Rosendą? To zemsta na Robercie? Nisko upadłeś. Oszczędź mi kazań i nie broń tego zdrajcy. Jesteśmy przyjaciółmi, ale oberwiesz, jeśli zobaczę cię z Rosendą. Egoista z ciebie. Przestań w końcu ją krzywdzić. To wyjątkowa dziewczyna. Z zemsty byłaby gotowa zdradzić mnie nawet z juniorem. Nie upadłaby tak nisko. Znasz się na kobietach, a nie umiesz docenić tego, co masz. Ostrzegałem cię. Połóż tutaj. Dziękuję. Rosenda. Junior pojechał do biura. Prosił, żeby cię obudzić. Głupio mi. Nie martw się, nikomu nie powiem. Masz romans z dwoma braćmi jednocześnie. Rzeczywiście. Twój czas minął, nie oszukasz mnie. Daj mi jeszcze tydzień, obiecuję, że zdobędę pieniądze. Przestań mi wciskać bajki. Może oni je kupią. Zaraz pójdę i wszystko wyśpiewam. Powiem, że jesteś moim wspólnikiem. Pomogłeś mi się pozbyć ciała. Moi kumple poświadczą, że tego dnia byłem z nimi w Veracruz.
Daj mi jeszcze jeden dzień, zdobędę forsę. Kolejny dzień. To nie takie proste. Nie wolno panu tak traktować sekretarki i wchodzić tu jak do siebie. Zaraz ochrona pana wyrzuci. Za kogo ty się uważasz? Jesteś zwykłym pracownikiem. Wzywaj kogo chcesz. Nie ma pan czego szukać w tej firmie. Reprezentuje jednego z akcjonariuszy Juvenil. Kogo? Nie twoja sprawa. Jeśli zaraz stąd nie wyjdziesz, postaram się, żeby cię zwolniono. Jasne? Chyba trochę przesadziłeś. Czemu? Przekarmiłeś mnie. Nie pobrali mi nawet krwi. Przed wyjściem nie zdążyłaś zjeść śniadania. Przytyję przez ciebie. Zawsze lubiłem krągłe kształty. Dzwoniła panienka Gina. Prosiła o telefon, kiedy tylko państwo wrócą. Zaraz to zrobię. Sprawdź, czy bateria nie jest wyczerpana. Wezmę swoje rzeczy i biegnę do biura. Hola, Julio. Julio, niestety nie możemy się spotkać. Nie nalegaj. To tutaj. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompan. Tekst Olga Krysiak. Czytał Marek Lewy.